Nowy rok przywitałem w Stambule. Fascynujące. To jest zupełnie inny świat. Tamten świat dla Europejczyków to jest ten inny świat dla turystów. I specjalnie dla turystów były turystyczne hotele, były turystyczne restauracje, były turystyczne przedmioty. Dla turystów, którzy przyjeżdżają z całego świata, żeby zrobić zakupy, bo podobno tam jest taniej. Fascynujące. W czasie całego pobytu w Stambule to, co zjadłem najlepszego, to były potrawy, które nie były przygotowywane dla turystów. To, co zobaczyłem najciekawszego, to to, co nie było przygotowane dla turystów. Dla turystów jest plastik. Dla turystów jest podróba. Dla turystów jest Louis Vuitton, który na oczy nie widział Louis Vuittona. Dla turystów jest torba z napisem Zara. Chociaż jak sobie tak Zara pomyślę, to myślę, że Zara nigdy takiej torby nie wyprodukowała. Dla nich jest ich własne życie. A turyści przyjeżdżają po to, żeby zostawić pieniążki. Dla turystów jest wszystko 3 razy drożej. Dla turystów był nawet pieprz kolorowy 4 razy droższy niż w sklepie obok. Ale na targu, na bazarze dla turystów jest również chałwa dla diabetyków i papierosy, które nie szkodzą, beznikotynowe i cukier bez cukru i jest jeszcze parę rzeczy bez. Jest witanie Nowego Roku bez szampana, bo tam się nie pije alkoholu, tam się tylko pali, pali, kopci. Ale to nie jest dla turystów. Dla turystów jest szyszka. Po 25 zł za fajkę. Fantastyczne. Turyści i tak wszystko kupią. Turyści i tak będą zachwyceni, bo to i tak będzie zupełnie inne niż u nich, ale to będzie zupełnie takie, jak w ich wyobrażeniu o bajce. Niech żyją bajki.